Jeżeli szukasz ładnej i prostej tylnej lampki do miasta, to koniecznie obejrzyj ten krótki test, bo prawdopodobnie będzie to lampka właśnie dla Ciebie. Lampkę Magic Shine Simi 50 dostałem do testu dzięki uprzejmości firmy AMP, która jest dystrybutorem Magic Shine'a w Polsce. Lampka ma bardzo prostą konstrukcję. Jak widzicie, jest to taki podłużny kształt, dobrze przylegający do sztycy i chowający się za nią, więc jest, można powiedzieć, aerodynamiczny. Tutaj są tak naprawdę, jest taki pasek diod COB LED zatopiony w środku, no i do tego jest nałożona taka przezroczysta szybka. Fajnie to wygląda, ale plusem też jest to, że no jest tutaj bardzo dobra widoczność boczna. To trzeba podkreślić. W dzień może tego tak nie będzie widać, ale w nocy tą lampkę widać nawet od przodu lekko. Także no, widoczność taka do miasta jest tutaj świetna. Jeżeli chodzi o ładowanie, to tutaj jest ukryty port USB-C. Niestety trzeba lampkę zdjąć ze sztycy, żeby ją naładować. Od dołu jest czujnik światła, bo lampka jest wyposażona właśnie w taką funkcję smart. Włącznik nie jest duży, ale jest umiejscowiony w dobrym miejscu i jest łatwy w obsłudze. Pełni on też funkcję wskaźnika naładowania. Jeżeli się go kliknie przy wyłączonej lampce, to właśnie pokazuje kolorem poziom naładowania. Niestety tak samo jak w przypadku wszystkich Magic Shine'ów jest to dosyć mało precyzyjne, czyli w zakresie od 20 do 80% świeci na zielono. W zakresie 11 do 20% świeci na czerwono, poniżej 11% miga na czerwono. Także no niestety ciężko sprawdzić, czy zostało nam na przykład jeszcze pół baterii. Tak naprawdę mamy informację, że bateria się kończy dopiero rzeczywiście przy tych 20%. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to nie mam tutaj jakichś większych zastrzeżeń. Ten przezroczysty element jest spasowany bardzo solidnie. Obudowa jest plastikowa, ale też z takiego całkiem dobrej jakości plastiku. Jedyne zastrzeżenie mam do tej pokrywy gniazda ładowania. Sam patent, że to jest tutaj ukryte, no nie jest może zły, ale po dociśnięciu tego no widać, że to tak trochę odstaje, nie jest to tak idealnie spasowane. Aczkolwiek no sprawdzałem w deszczu, tutaj ze szczelnością nie ma żadnych problemów, a poza tym, gdy założycie to i to jest przyciśnięte do sztycy, to też jakby ten problem znika, w ogóle tego spasowania takiego nierównego nie widać, więc też wydaje mi się, że nie jest to jakiś wielki problem. Teraz możecie zobaczyć porównanie wielkości z lampką Magic Shine Simi 50, która jest z bardzo kompaktowych rozmiarów. No widać, że jest ona zdecydowanie grubsza. Natomiast ten Simi 50 jest po prostu lampką taką podłużną, więc zajmuje niestety więcej miejsca na sztycy. Jeżeli macie jeszcze na przykład jakąś torbę podsiodłową czy coś innego, no to może być już to jakiś kłopot. W przypadku tego Simi no, jest z tym zdecydowanie lepiej. Tutaj widać też podstawową różnicę między tymi lampkami, to znaczy to, że Simi 50 jest wyposażony tylko w pasek tych diod, które rozpraszają światło, natomiast Simi 150 ma w środku diodę z soczewką plus dodatkowo pasek taki LED-owy. No więc tą lampkę widać zdecydowanie lepiej z daleka, ale widać też ją dosyć dobrze z bliska. Natomiast Simi 50 jest moim zdaniem typową lampką do miasta, dlatego że z większej odległości ona po prostu staje się kiepsko widoczna. Ale w mieście jest właśnie widoczna z małej odległości bardzo dobrze pod każdym kątem prawie, że więc jest po prostu lepsza do takiego gęstego ruchu ulicznego, gdzie wszystko jest w miarę blisko siebie. Jeżeli chodzi o opakowanie i sposób mocowania tej lampki, to tak naprawdę jest to bardzo uproszczona konstrukcja, to znaczy tutaj jest to taka guma od strony sztycy i są w zestawie dwie różnych rozmiarów gumki do zamocowania tej lampki. No siedzi to całkiem dobrze, aczkolwiek ja nie jestem fanem takiego rozwiązania na dłuższą metę, dlatego że raz, że te gumki też no, z czasem parcieją i się zużywają, a dwa, że lampkę, żeby ją naładować, trzeba za każdym razem zdejmować ze sztycy. No ale jest to na pewno bardzo prosty patent. Trudno tutaj coś zepsuć. W zestawie tak naprawdę nie ma, poza instrukcją i tą zapasową gumką w innym rozmiarze, nie ma nic więcej.
Pudełko jest malutkie, tutaj producent podaje też informację o tym, że lampka jest wodoodporna, odporna na upadek z wysokości 1 metra i to jest tak naprawdę tyle. Teraz jestem Wam winien pewne sprostowanie, to znaczy w ostatnim filmie powiedziałem, że będzie test prostej i niedrogiej lampki, a teraz przed nagraniem sprawdziłem sobie aktualne ceny tego modelu i nie wiem, czy ja coś źle zapamiętałem, czy ona tak podrożała. Kosztuje około 150 zł, więc moim zdaniem to już nie jest tanio jak na taką lampkę o niedużej mocy w sumie. Podejrzewam, że producent liczy sobie tutaj trochę za jej wygląd, za to, że jest taka trochę designerska. Nie jest to też oczywiście najdroższa lampka, ale uważam, że ta cena jest trochę wysoka. Teraz możecie zobaczyć, jak ta lampka świeci w dzień, jak wypada w porównaniu do Magic Shine'a Simi 150, którą przed chwilą widzieliście. No tutaj widać moim zdaniem gołym okiem, że no jest to lampka, która bardzo rozprasza to światło i z większej odległości w dzień no po prostu to światło trochę tak niknie w porównaniu do lampki, która jest wyposażona w soczewkę. Jeżeli chodzi o widoczność w nocy, no to tutaj już jest dużo lepiej. Możecie teraz zobaczyć, jak ona pracuje w różnych trybach. Według producenta czas pracy w trybie stałym, niskim, o mocy 6 lumenów to jest 6,5 godziny. W trybie stałym, mocnym, 15 lumenów to są 3 godziny. W trybie takim tutaj nazwano to jest oddychającym, czy po prostu pulsującym, który ma 15 lumenów, lampka powinna świecić 10 godzin. W trybie Smart Night powinna świecić 15,5 godziny, a w trybie Smart Day, czyli takim migającym najmocniej, 21 godzin. Czyli to już jest całkiem niezły wynik do jeżdżenia sobie tak na co dzień. No jest też tryb Group Ride, w którym lampka świeci już naprawdę bardzo słabo, bo miga tutaj z mocą od 3 do 10 lumenów i w tym trybie powinna wystarczyć nawet na 30 godzin. Zalety tej lampki to solidne wykonanie, USB-C, prosta obsługa, wskaźnik naładowania, aerodynamiczny kształt, świetna widoczność boczna, przycisk w dobrym miejscu, designerski wygląd. Wady tej lampki to czasy pracy trochę krótsze niż podaje producent, brak opcji ładowania gdy świeci, brak uchwytu do wpinania, kiepska widoczność z daleka, przez co nadaje się głównie do miasta, i wysoka cena. Jeżeli chcesz, to możesz kupić tą lampkę z linku pod filmem, a już w następnym odcinku będę pompował dużo kół w bardzo krótkim czasie. Cześć!